Witamy Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej Klubu Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Nazywam się Marek Jończyk, jest mi niezmiernie miło poinformować, że wystawiamy w najbliższych wyborach samorządowych naszych kandydatów do Rady Miasta oraz kandydata na prezydenta miasta Płocka. Jesteśmy gotowi pełnić naszą misję z rozwagą i z dumą, mając na celu rozwój naszego miasta i godne życie naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, oddaję teraz głos naszemu kandydatowi na prezydenta miasta Płocka, panu Markowi Tucholskiemu. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Tak jak Państwo słyszeli, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy łączą siły. Wystawiamy kandydatów do Rady Miasta Płocka oraz wystawiamy kandydata na prezydenta. Jesteśmy sojuszem partii politycznych, które podchodzą do polityki w sposób odmienny od konkurencji politycznej, to znaczy my nie uprawiamy polityki plemiennej. Nie interesuje nas spór między PiS a Platformą, interesuje nas spór ideowy, spór merytoryczny. Dlatego też w tej kampanii samorządowej, w tej kampanii wyborczej będziemy prezentować program. Program, myślę, bardzo interesujący, bardzo ciekawy. Za kilka dni zaprosimy Państwa na prezentację, taką szczegółową prezentację tego programu. Mogę powiedzieć w tym momencie, że nasz program będzie opierał się na trzech filarach, trzy rzeczy, które będą komplementarnie rozwijać nasze miasto, jeżeli uda nam się ten program zrealizować. To jest infrastruktura i bezpieczeństwo, to jest ekologia i energetyka oraz to jest zdrowie i integracja miasta z obszarami wiejskimi. To się wszystko ze sobą łączy. Jak to się ze sobą łączy, tak jak mówiłem, za kilka dni Państwu dokładnie przedstawimy. Jest to program moim zdaniem nowatorski, program, który wzniesie Płock na wyżyny rozwoju, który wykorzysta potencjał Płocka. Płocka miasta wspaniałego, ze wspaniałą historią, miasta starszego od Krakowa o 20 lat, miasta, którego wizytówką jest to Wzgórze Tumskie, na którym teraz stoimy, które ma wysokość 52 metrów i której zachwyca się każdy, kto przyjeżdża do Płocka. My chcemy ten potencjał miasta uruchomić, bo uważamy, że przez ostatnie kilkanaście, a nawet więcej lat ten potencjał jest zaniedbany, ten potencjał jest ograniczany. Obecne władze skupiają się na administrowaniu miastem, a nie na jego rozwijaniu. Nie wykorzystują tego potencjału, który Płock posiada i który może uruchomić dla dobra mieszkańców. Miasto niestety zwija się, to znaczy liczba mieszkańców spada. W ostatnich kilkunastu latach, w czasie kiedy prezydent Andrzej Nowakowski pełni swój urząd, ponad 10 tysięcy mieszkańców Płocku jest mniej. Płock wyludnia się szybciej niż reszta Mazowsza. To o czym świadczy? Realizacja naszego programu, realizacja programu Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców sprawi, że Płock przestanie się zwijać i stanie się magnesem, który będzie przyciągał ludzi do miasta, a nie będzie miastem, tak jak teraz, z którego ludzie uciekają. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby też kilku kandydatów powiedziało kilka słów o sobie, kilku kandydatów Konfederacji Bezpartyjnych, którzy pracowali nad tym programem, o którym będziemy mówić, którzy pracowali nad tym, aby zaprezentować dla mieszkańców Płocka alternatywę wobec tego, co prezentują inne komitety. Nasz program jest komplementarny, nasz program jest prorozwojowy. To nie są puzzle, tak jak zauważamy w przypadku innych komitetów, to jest integralna koncepcja rozwoju miasta opierająca się na trzech filarach i o tych filarach za kilka dni będziemy mówić. Teraz bym poprosił przedstawiciela bezpartyjnych samorządowców, który również kandyduje z naszych list, pana Tomasza Dominiaka. Bardzo proszę, panie Tomaszu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Dominiak, kandyduję z okręgu pierwszego, czyli Podolszyce i Borowiczki, na radnego miasta z pozycji numer 2. Szanowni Państwo, jako inżynier chciałbym wykorzystać potencjał Płocka. Chciałbym wybudować jakieś garaże, chciałbym wybudować drogi, mogę podciągnąć ciepło do mieszkań. Szanowni Państwo, inżynier Płocka, Tomasz Dominiak, chciałbym okręg numer 1, lista numer 2. Proszę o Państwa głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Rutkowski. Kandyduję z okręgu 4 Wielka Płyta. Dla mieszkańców Wielkiej Płyty przygotowałem program, który niebawem Państwu zaprezentuję. Tomasz Stelmach, kandyduję z okręgu 4 Wielka Płyta z miejsca 2.
Jako mieszkaniec Płocka widzę problem w postaci braku miejsc parkingowych i nieoświetlonych miejsc przejść dla pieszych, niebezpiecznych dla pieszych i dla kierowców pośrednio także. I jako radny będę się starał o budowę w Płocku bezpłatnych dla mieszkańców wielopoziomowych parkingów oraz będę się przeciwstawiał ograniczeniom dla ruchu samochodowego w postaci stref zielonego transportu i innych tego typu wymysłów. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Wiktor Leszek Adamczyk, kandyduję z okręgu numer 4, pozycja numer 3. Startuję, ponieważ od lat działam społecznie w młodzieżowych instytucjach, byłem młodzieżowym radnym miasta Płocka, byłem parlamentarzystą Młodych RP 6 kadencji oraz dzisiaj jestem też młodzieżowym radnym powiatu płockiego. Uważam, że w ratuszu powinna się pojawić osoba młoda, która będzie pokazywać poglądy młodych i przede wszystkim perspektywę młodych, zwłaszcza gdzie borykamy się z problemem demograficznym. Jestem pełen energii i motywacji do działań i liczę na to, że wspólnie możemy działać wiele i skończyć z tym kłócącym się układem popisowym, który tylko dzieli Polaków, a nie łączy. Najwyższa pora postawić na młodych, energicznych osobów, jacy są za mną i mam nadzieję, że to nam się uda 7 kwietnia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Imielski i mam 49 lat, jestem podczaninem. Kandyduję z okręgu numer 2 z miejsca numer 1. Jako przyszły radny chciałbym działać na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym mieście. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry, witam Państwa, witam mieszkańców Płocka, nazywam się Karasiewicz Michał i kandyduję o mandat radnego do Rady Miasta Płocka z listy oczywiście Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy z pozycji numer 3 w okręgu numer 1, czyli Podolszyce, Żyzna i Mielnica Borowiczki. Mam 47 lat, jestem radnym i członkiem zarządu Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe. Prywatnie szczęśliwym mężem z prawie 20-letnim stażem oraz dumnym ojcem córki i syna. Rada Miasta jest organem nadzorującym pracę miasta i prezydenta. Chciałbym, żeby mieszkańcy czuli się w Płocku jak w swoim domu, a radny, aby dbał o ich interesy i potrzeby. Dziękuję. Marek Jączyk, ja startuję do Rady Miasta z okręgu 3, to jest Stare Miasto i Radziwie. Miejsce numer 2 na liście. Moim głównym celem jest rozwój kultury fizycznej w Płocku dla naszych dzieci i młodzieży oraz możliwości kultury muzycznej, ponieważ od 40 lat jestem perkusistą i bardzo mi na sercu leży rozwój młodych ludzi, żeby mogli realizować swoje pasje. Bardzo liczę na Państwa głos, na pewno Was nie zawiedziemy, ponieważ stawiamy na dialog ze społeczeństwem i proszę głosować na naszą listę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak Państwo słyszeliście, nasi kandydaci mają konkretne postulaty. To nie są oczywiście wszyscy kandydaci. Powtórzę raz jeszcze, niebawem zaprosimy Państwa na wydarzenie, nie jedno, będą przynajmniej dwa duże wydarzenia, które organizujemy. Na pierwszym przedstawimy szczegółowo nasz program dotyczący całości miasta, całości Płocka i liczę, że za Państwa pośrednictwem ten program trafi do wszystkich wyborców w Płocku, którzy poznają się na tym programie i stwierdzą, że warto na niego postawić. Jeżeli są jakieś pytania, to słucham Państwa. Jeśli nie, tak. Wystawiamy kandydatów we wszystkich okręgach. Dokładną liczbę podamy jutro, ponieważ kwestie formalne nie są tam jeszcze dopięte, ale to będzie 26-27 kandydatów. Wszystkich kandydatów przedstawiać nie będę, bo to jest jednak za dużo osób, ale mamy, tak jak Pan słyszał, inżynierów, mamy też informatyków, mamy ekonomistów, mamy pedagogów, także myślę, że mieszkańcy będą mieli z czego wybierać. Jeśli nie ma jeszcze więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zapraszam na kolejne wydarzenia, o których będziemy informować już wkrótce. Dziękuję bardzo.